Siemaczko moi drodzy, witam w nowej serii Darksiders 3, czyli mojej ulubionej gierce, w jaką kiedykolwiek grałam. Ciężko mi było ją nagrać, już wcześniej miałam po prostu problemy, bo mnie wywalało z gry w czasie cutscenki. Jak widzicie, będziemy grać na bardzo wysokich tutaj ustawieniach, bo nie wyobrażam sobie grać inaczej, naprawdę. I co najważniejsze, będziemy grali po angielsku, ale nie musicie się martwić, ponieważ będę dodawała prawdopodobnie polskie napisy. Także, moi drodzy, możemy zaczynać. A dlaczego nie będę grała z polskim dubbingiem, z polskim lektorem? Dlatego po prostu polski nasz dubbing się i woła o pomstę do nieba, więc w życiu nie będę po prostu grała na czymś takim. Także, zaczynajmy. Why did the creator construct a universe teeming with imperfection? Misery. Sin. Among the scholars of both heaven and hell, this query is known as the Riddle of Sorrows. If sin is itself a part of the grand design, is not sin then, by definition, divine? A question for the sages. The one particularly restless bunch kept a robust relationship to the topic. The Nephilim. Spawn of angels and demons. Warriors, relentless, unstoppable, blood mad. Until they were betrayed by four of their own. War, death, fury, and strife. The four horsemen of the apocalypse. Inconceivable power was bestowed upon the traitors by those sworn to maintain symmetry twixt order and chaos. The Charred Council. Bear witness as the council holds court to end the Nephilim War in the name of balance. This is the new pact. War, bringer of worldwide fire, you are the juggernaut of all pain. Death, dark soul of eternity, you are the deepest decay, you are anti-life. Strife, endless spirit of timeless unrest, you are all that is unsettled in the hearts of that which lives and breathes. And finally, Fury, terrible engine of rage. You are the machine that... Are we to waste our time on ceremony, or are we to fight? Step forward and recognize, Horseman. You are the most impatient of your kin. The least predictable, dancing on the edge of your own reality. Your brothers understand the undertaking set before them. But do you? Still talking! Shall I have Death fetch us some tea, or can we get on with it? Fury, your role in this story is yet to be written. I wonder, will you light the flame of creation anew, or stomp out the embers for good? Dreams more thrilling than reality. Had I known the new pact would be so exciting, I would have let war separate my head from my neck then and there. Is it possible to die of boredom? Rampage. Bored as I am, perhaps you're just lazy. If I didn't love you so much, I'd kill you just for something to do. The call? Finally. Please, please.
please, please tell me you're a planet of demons that needs slaying. Or two. War. What pathetic fate have you brought upon yourself, brother? Watch your tongue. I may be least favored of all the horsemen, but my tongue never found me chained to a rock like some dog. Fury, approach us. I take it there is a mess that needs tending to. Though you jest, you speak true. War has broken his vows to this council and shattered the seventh seal. The apocalypse. Why would he... We know not. Yet, as we speak, Earth falls beneath the spears of heaven and the hammers of hell. So the horsemen are to ride. No. While the Char Council seeks to understand how and why the traitor war has committed this abominable act, there is a matter that requires delicate attention. You should have called Strife. He's the delicate one. The seven deadly sins have been released. By whom, we cannot say. But the seven roam the Earth, free of our prison. The balance between order and chaos is already in jeopardy. The seven cannot be left unchecked. War is in chains. Death is missing. Strife attends to other matters. The last time you faced the sins, it required all four of you. I can handle those fools in my sleep. But when this task is complete, I demand that you grant me my rightful place leading the horsemen. If you would trade obedience for a title, so be it. But never make a demand upon us, horsemen. You depart immediately. Greetings, Miss Fury. I must admit, this is a fortuitous fate. A Watcher? You doubt my allegiance? Please, be not cross. I am such an admirer. Scratch that. I'm a fan. You are the horseman. The only one that matters. Enough! I will allow you to accompany. Just stay out of my way. I will be as unto a shadow. Steadfast. Silent. More silence! Go! Seek out the place called Haven. Your quest for the Seven Deadly begins there. Fury. Wait. I... Whatever has passed between us, search your heart. I cannot believe I am guilty of these crimes. Something is wrong with the universe. Be vigilant, Fury. Forces conspire against us. Heed my words! To lecimy prosto na ziemię. Moi drodzy, przeszliśmy w końcu do sterowania. Wow! Mam nadzieję, że odczujecie różnicę z tym, że mam wszystkie ustawienia na epickie, wysokie i tak dalej. Kiedyś już w tą grę grałam, więc to nie jest mój pierwszy raz. W razie czego myślę, że wszystko zrozumiem, przypomnę sobie i będę jakby coś... No. Tak, możemy zbierać ich dusze. A, dobra, chodź. Dobra, okej. Jak pierwszy raz wczytywałam grę, to miałam z tym problem, że po prostu wywalało mnie w czasie, kiedy ona sobie poprawiała włosy i mówiła o koniu, że się tak strasznie nudziła, że jakby coś, co normalnie zabiłaby go z nudów. Okej, no tak.
Także to, że gram w tą grę nie pierwszy raz, to mi się wydaje, że na plus właśnie, bo będziemy mogli trochę szybciej sobie poradzić z pewnymi rzeczami, których nie ogarnę. Których wcześniej nie ogarniałam przede wszystkim. Kiedyś już tą grę nagrywałam, ale wtedy jeszcze mój kanał nie był na tyle rozwinięty i również jakoś tutaj... Czekaj! Oj! Uciekaj! Oj, kurde, się tu wrócili, tak. O, dobra, dobra, już. Przynajmniej przypomnę sobie, jak działa to wszystko. Najwyżej będę w ustawieniach sobie tutaj zmieniać w razie czego. Uważam, że w tą grę tak bardzo przyjemnie się gra. Sam gameplay jest taki fajny, po prostu podoba mi się cała tutaj akcja w jakiś sposób jest prowadzona. Oj, trochę mi coś na chwilę zmuliło, ale i tak uważam, że wszystko płynnie działa i jest okej. Okay. Zobaczymy, jak będzie na nagraniu to wszystko wyglądać. Będę miała wtedy porównanie. Także mam nadzieję, że cała seria raz nie będzie nudzić, to dobrze będzie się ze mną bawić. Będę oczywiście przeczesywać każdy teren jak najbardziej dokładnie, jak tylko potrafię. Nawet w takich świetnikach może się coś ukrywać. Chociaż to jest pierwsza lokacja, jeszcze będziemy do niej wracać, więc też nie ma co oczekiwać, że tutaj będzie dużo do zrobienia. Gdzie niedługo będzie już pierwszy boss, bo tutaj... O! Oj! Ojej, no dobra. O, widzicie? Tutaj było coś ukryte. Warto było. O, dobra, udało się. To tak, tak wiecie, jak pierwszy raz się gra, to też zupełnie inaczej. Dobra. Haven. A haven for what? Vermin? Humans, mistress. Adorable. Build a house of sticks during the end of the world. Where exactly do we go from here, Walter? I know not but what the council commands, mistress. The quest for the seven begins here. Envy. Mine! Humans, Haven, everything here! Mine! Move on, horsemen, or ye be mine too! I'm on a mission. Protecting humans? Humans think creation favors them. They are apes crawling through dirt. Quite the grudge you're carrying. What they have, I will take. When they have nothing left, they will my playthings until they break. You cannot stop me! Oh, I don't want to. Humanity is tragically overrated. I am not here for them. I'm all yours. No! O, miałam zapis dopiero tutaj. Cóż za porażka. Dobra. Mamy kolejne podejście, moi drodzy.
Ryj gruz, babo! Dobra. Oh my gosh. O Jezus, nie, dobra. Szybko, lecz się. Oj! O! Tutaj celuj, okej. Okay. Oj. Szybko, biegnij, biegnij, biegnij. Zaskoczmy sukę. Dobra. Wiem, że tutaj trochę agresywnie się wypowiadam, ale wczuwam się w ten klimat i w to wszystko totalnie. Kurna, nie! Zanim ona zrobi ten atak, ja muszę po prostu, muszę się tam zjawić, bo będzie ze mną źle. Więc śpieszmy się. O nie, o nie. Dobra, kolejna próba numer 3. Może do 3 razy sztuka, moi drodzy. Może tym razem się uda. Envy! Come here! Może za blisko jestem. Oh my god. Lecz się! O kurwa. Animacja. Spadam to na dół. No i jedziemy. Dobra, to są zebrane dusze z poprzedniej śmierci, jakbyście nie wiedzieli. I moje punkty. Także jeżeli w jakimś miejscu umrę, mogę sobie spokojnie moje punkty zebrać. Mam nadzieję, że tym razem się uda. Mam nadzieję. Łap się! Ostro! Dobra. Spadaj na dół! Uwaga, 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 uwaga. O tak, tak, tak. Skacz! Tak! To trzeba podskoczyć po prostu. Dobra. Oj! Gówniaro! Oh my godness! Jeszcze trochę, ma połowę życia. Już nie mam czym się leczyć, cholera! Wow. Dobra. Jest słabo z życiem moim, jak widzicie, ale staram się jak mogę. To już jest jednak trochę więcej niż zwykły poziom. Bo za to, że gram w tą grę drugi raz, to wiadomo, że nie chciałabym sobie pójść na łatwiznę. O to mi chodzi. Dobra, to teraz stąd? No nie! Tak! O! Ała! Mocno, mocno! Dobra, skupienie! Teraz, teraz będzie dobrze! Dobra, gadaj se, gadaj. Teraz mam dużo życia i wierzę, że dam radę. Masz mniej niż połowę, a ja bardzo dużo, więc teraz jak mi pójdzie źle, to naprawdę będę zawiedziona swoją sobą po prostu, okej? Zostawcie lajka i subskrypcję, pamiętajcie! Zahaczyliśmy! Uwaga! Uwaga! Kurwa! Jest! Pretty.
Come and get it. That's mine! Supposed to catch Envy? I did. This talisman. It's a vessel. Envy used it to hold energies from the rest of the Seven. It will make a fitting prison for the others once their physical forms have been broken. If I may, there is a... well, a sort of hum emanating from the talisman. That glow... will indicate when one of the Seven is nearby. I know. So wise. You are all that the Council promised, Mistress. I'm beginning to enjoy the sound of your voice, Watcher. Więc mamy talizman grzechu. Pierwszy za nami. Będzie świecił, kiedy będziemy się zbliżać do kolejnych grzechów. Mam nadzieję, że moja walka was nie zawiodła. Co prawda, no będę starała się zawsze dawać siebie wszystko do skutku. Mam nadzieję, że teraz mi się wczytał jakikolwiek zapis, bo wcześniej się odradzałam ciągle w tym samym miejscu, na samym początku. Moi drodzy. To co? Zaczynamy naszą przygodę. Mam nadzieję, że również napisy dajecie radę czytać i że wszystko jest dobrze przetłumaczone. Wszelkie reklamacje możecie zgłaszać w komentarzach, jeżeli coś źle przetłumaczyłam, coś źle zrobiłam. W każdym razie myślę, że z angielskim będzie mi się... będę miała więcej roboty, ale o wiele milej będzie się to oglądało, słuchało i cała rozgrywka będzie równie lepsza, kiedy będzie ten angielski. Tak, takie mam przeczucie, że naprawdę tak będzie nam wszystkim lepiej, więc zobaczmy. I would be remiss in my duties if I didn't point out that even with the talisman, locating the other deadly sins will prove a challenge. Finding Envy was easy enough. That was a gift, one I would not count on receiving twice. Envy was also, by far, the weakest of the deadly sins. Anything else to add? Only what I assume you already know. The armies of both Heaven and Hell have cordoned off the world of man into various areas of influence. Look around us. The upheaval we have seen is the very personification of the struggle between order and chaos. You have set for yourself an unenviable task, given these environs. That's what makes it fun. The other sins are hiding across this shattered world. They strike at angels and demons alike in their own selfish bids for power. Their hubris will lead me right to them. Perhaps. But you will need assistance. Whatever I need, I will take, Watcher. Nie no, gra się fenomenalnie. Spójrzcie na te detale. No po prostu coś cudownego. Nawet ta woda, kiedy przechodziliśmy, to rzeczywiście była animacja chodzenia. O, chyba pierwszy zapis. A nie, bo tutaj będzie ten gościu. Tu będzie handlarz. But seeing it. His gifts are May I remind you, mistress, that you have no peace. Thank you.
zetnie się tymi wszystkimi rzeczami. O Jezu, nie! Najważniejsze jest to, wam powiem, że do lokacji zawsze mogę się wracać, więc jeżeli czegoś mi zabraknie, czy coś się stanie... O, tutaj mamy... O, właśnie, mogę sobie tak zmieniać, bo wtedy pewnie też mogłam się uleczyć, tylko jeszcze o tym nie wiedziałam. Zapisałabym z chęcią, tylko nie mam pojęcia, kiedy ten handlarz się ma zamiar zjawić. A, do tego będziemy zjawiać, kiedy Furia zdobędzie nową moc. No, niektóre rzeczy pamiętam, ale tak jak mówiłam, mam nadzieję, że znacie to za plus, a nie za minus tego, że kiedyś w to grałam, bo znacie szybciej możemy przejść grę. Im szybciej będzie... O Jezu, nie? Im szybciej uda nam się przejść całą rozgrywkę, tym myślę, że będzie więcej frajdy, bo przejść w krótkim czasie fajną grę i zrobić z tego super serię, QLT content, moi drodzy, bo z tymi starymi idzie się zanudzić. No dobrze. W każdym bądź razie poproszę was o zostawienie lajka, subskrypcji, jeżeli wam się odcinek podobał, dajcie mi koniecznie znać w komentarzu. Także do zobaczenia w następnych. Cześć!